Przytoczę badanie, które niedawno zostało przedstawione na temat, czego mężczyzna w Polsce obawia się, jeżeli chodzi o swoje zdrowie. Głównie obawia się raka prostaty i zaburzeń w sferze seksualnej. I dlatego działania Stowarzyszenia Pacjentów Gladiator idealnie wpisują się w potrzeby, które w dzisiejszych czasach jakby mają polscy mężczyźni. Dlaczego to jest takie ważne? Głównie dlatego, że musimy mieć jako my medycy dobrze wyedukowanego partnera, czyli mężczyznę lub pacjenta mężczyznę, do tego, żeby to leczenie przeszło sprawnie, przeszło jakby wartko, ale głównie, żeby osiągnąć właśnie ten skutek terapeutyczny. Dlaczego to jest takie ważne? Z jednej strony chcemy, aby nasz partner od strony lekarskiej, czyli mężczyzna, był dobrze wyedukowany, tak? Bo wtedy wiadomo, że proces diagnostyczny i terapeutyczny przechodzi dużo sprawniej i efektywniej. Co tak naprawdę jest ważne? Ważne jest to, aby mężczyzna sam z własnej woli podjął działania profilaktyczne, podjął ten kontakt, który jest w miarę regularny, podobnie jak kobiety. Tu jeszcze mamy trochę do zrobienia, ale jest zdecydowanie coraz lepiej. Druga bardzo ważna rzecz to jest to, że mamy już w tej chwili w Polsce do zaoferowania naprawdę nowoczesne technologie diagnostyczne, ale głównie terapeutyczne. Bo to nie sztuka jest kogoś wyleczyć z raka prostaty, ale sztuka jest, aby wyleczyć go skutecznie, zachowując maksymalną jakość życia. I ostatnia bardzo, bardzo ważna rzecz to jest to, że w przypadku choroby uogólnionej przerzutowej, gdzie do tej pory właściwie chory był skazany na powolną śmierć, w tej chwili mamy całe ornamentum leczenia, które jest leczeniem nowoczesnym, właściwie dostępnym na tym samym poziomie w Europie i na świecie i dla naszych polskich pacjentów. To wyraźnie poprawia jakość życia pacjentów, niweluje ból, a w niektórych przypadkach jakby odciąga, oddala zgon z powodu raka gruczołu krokowego. Te działanie gladiatora i to świętowanie dzisiaj są takim przykładem, że medycy jako lekarze, urolodzy nie są sami, a może wręcz odwrotnie, że ten ciężar edukacji w tej chwili przejmują organizacje pacjenckie, przejmują członkowie gladiatora, a my jako urolodzy jesteśmy tylko ich wsparciem, czy to Polskie Towarzystwo Urologiczne, czy inne organizacje medyczne po prostu dostarczają tą potrzebną wiedzę, ale działania przejmują organizacje pacjenckie, tak jak gladiator.